Cześć! W tym odcinku projektowania poziomów zajmiemy się zmiennymi, czyli elementami, które występują praktycznie w każdym języku programowania. Również w języku wizualnym Blueprint. Jednak gdy na początku wchodzimy do Blueprinta, mamy kilka domyślnych klocków. Pierwszy z nich to jest Event Begin Play, który wyzwalany jest zawsze, gdy rozpoczynamy grę. Event Tick jest wyzwalany z każdą kolejną klatką gry, a ponieważ gry są różne, tak samo jak i komputery są szybsze i wolniejsze, jest też zmienna typu float, delta seconds, która najczęściej w milisekundach podaje odstęp czasowy między aktualną a poprzednią klatką gry. Dzięki czemu twórcy mogą tworzyć gry na różne komputery i zawsze te gry działają z tą samą prędkością. Klikając w prawy możemy znaleźć też inne eventy, np. event end play, który różni się tym, że wyzwalany jest tuż przed wyjściem z gry i może na przykład zapisywać w tym momencie stan aktualny gry. Zajmijmy się jednak teraz zmiennymi. Zmienne znajdują się tutaj na liście, nie ma żadnej zmiennej domyślnej, dlatego lista jest pusta. Aby stworzyć dowolną zmienną, naciskamy plus z napisem variable. Możemy nazwać tą zmienną po polsku, ale bez polskich liter. Możemy też zmienić jej typ, ponieważ jej typ zawsze jako domyślny to typ boolean. Jeżeli zaznaczymy zmienną po prawej stronie, mamy dostęp do innych typów. Każdy typ ma swój kolor, więc dzięki kolorowi możemy rozpoznać, jaka to jest zmienna. Zmienną przeciągamy normalnie lewym przyciskiem myszy i mamy do wyboru zmienną get i zmienną set. Get pozwala uzyskać tą wartość w dowolnym miejscu kodu, ale nie mamy możliwości za bardzo do jej zmiany. Jeżeli chcemy zmienić tą wartość, przeciągamy z shiftem albo lewym przyciskiem i wybieramy z menu set. I tutaj, gdy wyzwolimy ten klocek, możemy zmienić wartość. Wtedy po zmianie wartości możemy skorzystać z zmiennej get i pobrać tą wartość po zmianie. To jest wartość typu boolean, więc ma dwie wartości, a więc true i false. 0 i 1, prawda lub fałsz. Możemy jednak zmienić typ na typ byte. Zawsze gdy zmieniamy typ, a zmienne są w Blueprincie już wystawione, no to musimy potwierdzić, że wyrażamy zgodę na zmianę. Zmienna typu byte nie może być ujemna i musi być całkowita, a zakres tej wartości to jest od 0 do 255, więc jeżeli wpiszemy coś mniejszego niż 0, to uzyskamy 0, większego od 255 uzyskamy 255. Nieco bardziej pojemnym typem zmiennych jest zmienna integer, która może mieścić wartości tak ujemne, jak i dodatnie, nawet kilkaset milionów, jeżeli chodzi o pojemność, jednak muszą to być wartości całkowite. Nie mogą być to wartości ułamkowe. Jeżeli wartość integer, typ integer jest dla nas zbyt mało pojemny, możemy wykorzystać integer 64. On pozwala umieścić wartość od minus około 9 trylionów do plus 9 trylionów, więc bardzo dużo. Najczęściej jednak używamy typ float, ponieważ mieści on wartości ułamkowe, tak ujemne, jak i dodatnie. Też jest pojemny, podobnie jak integer, ale pozwala umieścić wartości po przecinku. Dlatego najczęściej z niego korzystamy. Kolejną wartością jest name, raczej rzadko z niej korzystamy. Czasem silnik podaje na przykład nazwę planszy typu name. String znacznie częściej. Jest to wartość alfanumeryczna, więc można tam umieścić na przykład napis. Można umieścić też wartość liczbową, ale ona również jest widziana jako tekst, a nie jako konkretna wartość. Można ją później przekonwertować na wartość. Można też zostawić pusty element lub wstawić spację. Kolejnym typem jest typ text. Czym on różni się od stringa? To też jest element alfanumeryczny, ale różni się tym, że jeżeli mamy grę, która obsługuje kilka języków, możemy tutaj zmienić w zależności od języka tekst, który tutaj się zawiera. Nie będę się za bardzo tego tłumaczył, bo to jest trochę skomplikowany ten element, więc kiedy indziej. Jednak następnym, bardziej wykorzystywanym klockiem jest klocek vector. Vector to jest zmienna typu float, ale w trzy wartości typu float. Możemy rozbić oczywiście trzy wartości i mamy wtedy dostęp do każdej oddzielnie. Typ vector to określenie na przykład położenia punktu w przestrzeni. Możemy oczywiście tak
niezależnie wstawiać pojedyncze wartości typu float, jak i wyrzucać pojedyncze wartości float lub w całości wartości typu vector. W zależności do czego chcemy użyć tą wartość, korzystamy albo z jej rozbitej lub w scalonej wartości. Wartość rotator bardzo podobna, jednak odnosi się do obrotów, na przykład był w przestrzeni. Jeżeli rozbijemy tą wartość, to zobaczymy, że nie tylko x, y, z to są jej oznaczenia, ale roll, pitch i yaw, czyli sposób obrotu tej zmiennej. Również możemy rozbić niezależnie wejście, jak i wyjście. Jeżeli wpisujemy po prostu tak wartości, no to lepiej mieć ją, tą wartość zbitą. Transform to jest najbardziej złożona ze zmiennych. Ten typ zawiera w sobie tak lokacje, jak i rotacje, jak i skalowanie. Czyli poza tym, że mamy trzy rodzaje, z których każde możemy rozbić do floata, i podobnie możemy też je wyrzucać na wyjściu. Wyjście działa podobnie w tym przypadku jak get, ponieważ możemy tak samo pobierać stąd wartości, jak i z samej wartości get. To zależy, czy chcemy najpierw zmienić i pobrać tą wartość, czy tylko ją pobrać. Możemy również zbić tutaj wszystko do jednej zmiennej. Wróćmy jednak na chwilę jeszcze do zmiennej float, ponieważ poza tym, że każda zmienna może mieć swoją jedną wartość, możemy też tą wartość zmienić na wartość tablicową, czyli uzyskać wartość tablicy dwuwymiarowej, w sumie jednowymiarowej, typu wektor. Mamy wtedy dużo zmiennych. Możemy też ustawić domyślną wartość, nie korzystając z klocka set. Na samym początku, po kompilacji, możemy wpisać tutaj wartość, no i ta wartość zawsze będzie tą początkową, domyślną, którą później można oczywiście zmienić przy pomocy klocka set, ale jeżeli nie będziemy jej zmieniać, zawsze domyślna wartość będzie przypisana. Później możemy na przykład wyzwolić tą wartość, no i dziesiątka zostanie zamieniona na jedenastkę. Możemy też uzyskać dosyć znany symbol plus plus, czyli dodać do zmiennej, korzystając już tylko ze zmiennej, i po prostu wyzwalając ten klocek, zwiększamy tą wartość o 1.